Przez ostatnie kilka lat też bardzo zmieniła się sytuacja w Australii, bo coraz więcej Polaków tam się wyprowadza, szczególnie po tym, jak wprowadzono tam wizę Work and Holiday dla Polaków, gdzie można na rok z możliwością przedłużenia na kolejny do bodajże 35 roku życia aplikować wizę i zacząć tam pracę. No i my tak do takiego polskiego mieszkania wpadliśmy, zupełnie przez przypadek poznaliśmy ludzi, którzy nas zaprosili, a zaprosili nas dlatego, że po prostu gdzieś tam w internecie się dowiedzieli, że my do Australii jedziemy. Wpadliśmy na polską imprezę, w sumie było całkiem sporo tam ludzi mieszkających w Perth. No i poznaliśmy się. I to właśnie takie są podróże spontaniczne, trochę niezaplanowane. No, państwo tutaj do pracy przyjechali. Mówię, nie, chcieliśmy pasa zobaczyć, my turystami jesteśmy. A tu skąd macie to auto? No kupiliśmy. Aha, myślałem, że ukradliście. No nie, nie ukradliśmy. No po prostu, no ktoś sprzedawał i je wzięliśmy. Później te naklejki ściągnęliśmy, bo mniej więcej co dwa dni ktoś nas zaczepiał na parkingu. No wiecie co, bo mam problem tutaj z samochodem, coś mi tam nie łączy w stacyjce, ale my się na tym nie znamy. No jak to, przecież jesteście mechanikami? No, nie, nie jesteśmy mechanikami. No i w sumie sporo historii to z różnych z profilami, różnymi lekami, które znajdują się w środku i w razie mniej pilnych potrzeb po prostu tam się dzwoni, konsultuje się z lekarzem w tej bazie, co się dzieje, jakie są objawy, no i on wtedy coś zaleca z tej skrzyni. Zdarzają się pożary, możemy je podzielić na kontrolowane, na te, które są przez ludzi wywoływane specjalnie, żeby po prostu wypalić burz przed upałami i zmniejszyć potencjalnie niekontrolowane wybuchy pożarów w lasach. Nic specjalnego, prawda? Wypadałoby, żeby jeszcze zaczął tańczyć. Znajdująca się w sumie w centrum Australii. Święta skała aborygenów, przepraszam, która jest dla nich nie tylko miejscem dla nas w sumie atrakcją turystyczną, dla nich jest przede wszystkim taką świątynią, gdzie przecinają się takie linie energetyczne ziemi. Australijczycy w tym momencie zrobili tam park narodowy. Oni się jakoś dogadują. Australijczycy nie byli wojownikami. Tutaj był problem. Nie byli jakby tak mocno też zorganizowani jak Maorysi. Ten pochód no, wyglądał tak, jak tutaj widzicie. Było bardzo dużo ludzi. Byli też ludzie, nie sami aborygeni, którzy zjechali z różnych części, różnego rodzaju takie krzywdy społeczne. Ale żeby też oddać prawdę rządowi australijskiemu, oni się starają i robią bardzo dużo. Robią bardzo dużo projektów społecznych, dotują aborygenów, pomagają im jakby się zasymilować różnymi rodzajami programami pomocowymi. Nie mieliśmy do tego prawa zupełnie, to wtedy by się zaczęły pozwy. Jeden za drugim pozwem prawnicy już tam tak naprawdę czekają, żeby tymi sprawami się zająć. I rząd australijski też sobie z tego świetnie zdaje sprawę. Żyje normalnie, często zakładając swoje rodziny, budując społeczności, świetnie funkcjonując, nawet asymilując się ze społecznością zachodnią. Aborygeni też już się pojawiają w parlamencie. Tutaj właśnie na koniec tego całego pochodu była taka symboliczne zapalenie ogniska.